Witam serdecznie, z nami Jakub Ryzowicz. Witam. Brzezna dzisiaj pokonana, 3 bramki w tył, z tyłu. Dlaczego tak się stało, że dzisiaj nie wyszło tak dobrze pozytywnie jak z Goldteamem? No słabszy mecz, jedna kontuzja. Tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy. No, niestety nie udało się i myślę, że w następnym meczu będzie lepiej. No właśnie, co zrobić, żeby odrobić te straty? Jak postąpić, jak się polepszyć w tych sytuacjach, żeby wyjść lepiej, może jakoś lepiej zagrać? No i wyciągnąć ten wynik niekorzystny. Na pewno więcej podań, szybka gra piłką, kontratak i myślę, że jesteśmy w stanie pokonać. Czyli wiara nie ustaje? Nie. Myślicie jeszcze o tym piątku, że możecie się tam znaleźć? Jasne. Przegrywamy te 3 bramki, ale będziemy następny mecz grać u siebie i myślę, że odrobimy. Będzie okej. Dzisiaj przegrana bitwa, ale jeszcze nie wojna. Nie. Powiedz mi, gdzie ci się lepiej gra, na boisku w Brzeznej czy tutaj, czy to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia? Na pewno w Brzeznej. Nakopiemy mu do tyłka? Wyłącz to jeszcze raz. Po raz setny już, jeszcze raz. Witam serdecznie, z nami Jakub Ryzowicz, drużyna Brzeznej. Dzisiaj Brzezna przegrała, dzisiaj 3 bramki straty, dzisiaj Brzezna gorsza. Co się stało, że tak się stało? No byli dzisiaj lepsi. Następny mecz w Brzeznej. Myślę, że będziemy się starać bardziej, więcej podań, szybsza gra piłką i myślę, że jesteśmy w stanie pokonać przeciwników. Czyli już macie pomysł w głowie, co poprawić, tak? Na czwartek? Jasne. W piątek jest finał. Myślami jesteście już tam, czy jeszcze na razie ku czwartkowi? Myślimy na pewno o tym meczu w czwartek. Na finał przyjdzie czas, ale myślę, że jesteśmy w stanie odrobić te straty. 3-bramkową stratę mamy, ale będziemy grać u siebie i jakoś to na nas będzie inaczej działało. Jak to się stało, że Brzezna sufiks ligi? To taka, no nie ukrywajmy, mam nadzieję, że się nie obrazisz. No, nie słaba, ale no troszkę gorsza drużyna od innych, a Puchar całkiem odmienna drużyna. No nie wiem, składy były inne, gra była inna. Zespół inaczej się składał do gry i... Może tyle. A może ten czas spędzony na wojsku razem też coś pomógł? Na pewno pomógł czas. Rozegraliśmy się i Puchar, i Liga. Także na pewno ta gra piłką była całkowicie inna. Czyli jest sens rozgrywania takiej sufiks Ligi do tego Pucharu? Bo jak nie wyszło w jednym, to może wyjść w drugim, prawda? Na pewno. Czy Handlet dzisiaj was czym zaskoczył? Czy prostą taką grą, nie wiem, czy nie było jakiegoś zaskoczenia z ich strony? Grali dobrą piłkę chłopaki, szybko grali. Mieli dobre kontrataki, wykorzystali większość tych kontrataków, mało powrotów było. Przemek Gremski, zawodnik właśnie Handbetu, uszczelił 4 albo 5 goli. Musicie go jakoś może powstrzymać w czwartek, jakoś więcej na niego nałożyć obrony. Na pewno będzie trzeba go pokryć. Dobry zawodnik, ale nie jest taki zawodnik, żeby nie był do pokrycia. Dokładnie, czyli co, czwartek się widzimy. Brzezna w bojowym nastroju. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za wywiad, życzę powodzenia w czwartkowym rewanżu. Dziękuję bardzo.